Cześć, zapraszam dzisiaj na pyszną zupę grzybową. Idealne, rozgrzewające danie na chłodne, jesienne dni. To szybki i prosty przepis, który zachwyci Was aromatem świeżych grzybów i kremową konsystencją. Jeśli lubicie domowe zupy pełne smaku, ten przepis z pewnością Wam się spodoba. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Oczyszczone grzyby kroimy na mniejsze kawałki, ale nie zbyt małe. Obraną cebulę drobno siekamy. Na patelni z rozpuszczonym masłem szklimy posiekaną cebulę. Od czasu do czasu mieszamy. Następnie dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek oraz grzyby. Mieszamy i smażymy około 5 minut. Wszystko doprawiamy solą i czarnym pieprzem, po czym zdejmujemy z ognia. Obraną marchew kroimy w plasterki. Obraną pietruszkę kroimy w półplasterki. Kawałek selera kroimy na mniejsze części. Do garnka wlewamy gorący bulion. Dodajemy do niego pokrojone warzywa. Liście laurowe i ziele angielskie oraz grzyby. Zupę gotujemy około 20 minut do miękkości warzyw i grzybów. Do miseczki przekładamy śmietanę, wlewamy 2 chochle gorącego wywaru i wszystko dokładnie razem łączymy. Zupę zabielamy przygotowaną zawiesiną. Doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem. Doprowadzamy do wrzenia i zdejmujemy z ognia. Tak przygotowaną zupę podajemy z ugotowanym makaronem i posiekaną natką pietruszki. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.